Siema wszystkim, właśnie żeby się wybrał dzisiaj z rana na płocie leszcze, może jakiegoś karpia uda się złowić. Wziąłem ze sobą jedna odległościówka i fidera. Jak na razie próbuję to opanować. Jedne z drugim chytani. Na spławik już tam coś dziubało. Tak, na fiderku mam zarzucone na pik białych robaków. Na odległościówce mam założono kukurydza z białymi. Kukurydza oczywiście zadipowano w zapachu. No i czekam na brani. Może się rybka w końcu ruszy. Pierwsza rybka tak o piękną wzdręga. Piękny karpik, skusił się na dwie kukurydze, jakieś 2 kilo, wracam z powrotem do wody. Jak widzieliście, udało się złowić jednego karpia. Wogowo miał około 2,5 kg na centymetry, bo nie powiem, bo go nie mierzył. Oczywiście rybka wróciła z powrotem do wody. Odległościówka jak na razie rządzi, na fidera ani branio. No i zaciepuje ponownie wędka i czekamy na kolejne branie. Tak, póki co brania ustały. Jak na razie udało się chycić jednego karpia i pora wzdręg. Ale teraz wam się chcę czymś pochwalić. Zostaliśmy testerami firmy YourBites, już do nas idzie paczka od nich właśnie z kulkami. Na pewno w naszych filmikach zobaczycie, jak te kulki wyglądają, jaki mają asortyment w swojej firmie, zalewy, dipy, wszystko wam pokorzymy. No i myślę, że uda nam się złowić jakieś rekordowe ryby na te właśnie przynęty. Firma YourBites. Kolejny piękny karpik skusił się na plik białych robaków. Wypuszczamy rybka z powrotem do wody. Tak, na tamtym stanowisku udało mi się chycić jednego karpia po raz drink. Przeniosek się tu teraz do drugiej zatoczki. Jak widzieliście, już mi się udało jednego karpia złowić. Takiego 35 cm na fiderka. Jedna na spławik, że zaciepło tu po drugą stronę pod trzcinki. A fiderkę się bawia tylko w takim przesmyku. No i liczę na kolejne branie. Może coś się skusi. Może tu będą lepsze efekty na tym stanowisku. Taki piękny kaper, kolejny, skusił się na dwie kukurydze, tym razem na odległościówka, wypuszczamy go, już go nie męczymy rybki, wracaj do wody.
kolejny piękny karpik, tym razem na fiderka zaś. Taki piękny. Same takie zarybieniówki biorą dzisiaj. Oczywiście wypuszczamy go z powrotem i czekamy na kolejne branka. A tam o, też nowego, gołego. Takie piękne fenuski. Szybka z powrotem do wody. Tak, przed chwilą mi się zaś udało jednego karpia wyciągnąć. Normalnie już tego nie ogarniam. Jeden na odległościowa ciągnąłem jednego, a na fiderka już mi brało zaś. No ale niestety tamten się już spiął, a tu zaś widzę na odległościówkę zaś tam ubrani. Także do za chwila myślę, że uda się zaś coś wyholować. Dobrze, że ta miejscówka zmienił. Jak widzicie, opłacało się czasem zmienić. No tu jest ewidentnie płyci, ryba się tu bardziej trzymie. No i pytamy dalej. Jak widzicie, na kukurydza z byłymi taką piękną wzdręga.
Tak, kolejny karpik wylądował na brzegu. Teraz na odległościówce muszę zmienić choczek, bo co kilka ryb wiadomo trzeba zmienić, bo się hok tępi, a szkoda by było rybka stracić. Następny karpik. Jak widzicie, moja zanęta bardzo pracuje. Zanęta truskawkowo, do tego kukurydza i multum białych rybaków. Jak widzieliście, sprawdziło się. Tyle karpi udało się złowić. Pora w drink. Pora było spinek. Karpie biorą jeden za drugim, same takie zarybieniówki, jak widzicie. Już nie ogarnią, czy na spławikowa, czy na fidera je więcej chyconych. Muszę to potem w domu na spokojnie obejrzeć, jak da składał filmik do kupy. Za chwilę się trzeba będzie pakować, bo już 4 godziny siedzę nad wodą. Dość by tego było. Kolejny karpik, wraca na odległościówkę. No jeszcze chwileczka i trzeba się pakować do domu. Fajna zabawa. Kolejny taki piękny karpik. Taki kolejny piękny pełnołuski. Ostatni już dzisiaj. Pakuje się. Jeszcze kilka ujęć, zdjęć i puszczamy go do wody. Tak, już jest pakowany. Jakże dobrze liczył, to udało mi się złowić 17 sztuk karpi. Nie wszystkie są na filmiku, bo nie wszystkie, że dał radę zoperować.
byłeś sum, statywów nie miał, musiałeś sobie jakoś radzić. Jeżeli chodzi o zanęta jeszcze rozgodą truskawkowo, tego kukurydza białe, wszystko, że kupią w sklepie małego rekina. Możecie tam wszystko kupić, wszystko najpotrzebniejsze, co jest potrzebne na ryby. Niedrogo oczywiście, zapraszam do odwiedzenia tego sklepu. Pozdrawiam oczywiście kanał Małego Rekina. Jeżeli Wam się film podobał, zostawcie suba, łapka w górę, piszcie komentarze, pozytywne jak i te negatywne. Fajnie było się pobawić z takimi małymi karpikami na fiderka i odległościówka, ale teraz już czas na konkretniejsze ryby. Myślę, że się nam uda takie większe pochytać karpie. No i do następnego razu. Na razie.